wsiadamy do autobusu, no i oczywiście ja wyciągam swoją robótkę, a to mi taki młodziak wyskakuje. O, moja babcia też robiła na drutach. Kurczę. Klasyka gatunku. Musiałam wyjaśnić, że teraz to nie tylko babcie robią, tylko dzierga każdy, kto może, bo jest to mega, mega popularne, nie? Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszą się łapacze snów, na przykład, to po prostu każdy chciałby mieć, a nie każdy potrafi. Wydzierać. Ale można się nauczyć. Ale wiesz, ale zobacz, ile młodych ludzi się garnie do tego, nie? Jak przyjrzysz się, nie wiem, te projektantki, które teraz projektują różne tam wzory dziewiarskie, nie? To przecież dziewczyny, no może ja nie mam najmłodszego PESEL-u, ale moimi dziećmi by mogły być. Młode dziewczyny, które projektują takie czaderskie, współczesne rzeczy, nie? I z tych kolorów, to co jest, to już nie jest szara wełna owcza gryząca, nie? Na skarpety albo sweter góralski, chociaż to też nadal jest super, ale wiecie, nie? Po prostu tych włóczek, tych materiałów, mięciutkie, przytulaśne, z włoskiem, bez włoska, jedwa, kolorowe, przecież kolorowe motki, szał. Przecież to ombre, nie ombre, tam nie, przez całą tęczę, wszystkie kolory świata, super. Co jest fajne, też w sumie no, mi się na przykład podoba, że też panowie są zainteresowani dziergami. Ale jakie? Więcej chłopaków i robi, i w ogóle sami projektują też rzeczy. Ale jakie projekty? Przecież Stefka? Steven West. Tak. O matko, przecież to są arcydzieła, te jego chusty. Fajnie kolorowe i tyle różnych faktur. No tak, on się koloru nie boi. Jego chusty są jak dzieła Gaudiego po prostu. A widziałyście ostatnio tą chustę, okrągłą wersję Sislow? Oczywiście, już mam zapisane to. O matko, to ja jestem zacofana, to ja muszę, ale to tak, szydełko czy druty? Szydełko. Przepiękne, to ci zaraz pokażę, bo tutaj dobra. Ja mam wzór. No, aha. Dziewczyny z Sis Homemade. Pod wpływem nacisków przekształciły swoją flagową chustę Sislow na półokrągłą i oczywiście szaleństwo. Jest po prostu przepiękna, tak. Nic tylko robić. I do tego właśnie takie kolorowe motki, nie? Ale też wiesz, dużo grup jest na Facebooku i takie, które uczą, bo Kamila, z którą razem robiłyśmy swetry, tak? No, tak. I ten otulacze, nie? Tak, na szyję, czapki, wszystko, nie? Ona tak świetnie tłumaczy, pokazuje każdy wzór dokładnie, jak zrobić. To jest kurde super, wiecie, teraz jak mamy wiele ludzi ma dostęp do internetu, jest tyle tych instrukcji i takich, wiecie, nie, że są jakieś blogi czy coś, ale na samym YouTubie, kurczę, nauczysz się, tak, lubisz jak ktoś ci wytłumaczy po prostu krok po kroku i co 10 mm przesuwa szydełko czy druty, albo tam wersja szybka, albo coś, po prostu każdy znajdzie sobie taką nauczycielkę i tłumaczą, nie, i po prostu jak chłop krowie na rowie. No i nie? Super, że to jest wersja w ogóle, no, którą możesz zobaczyć, bo dla wzrokowców dokładnie. No to nic lepszego nie można znaleźć. Dokładnie, nie? Nie każdy umie wziąć wzór z książki tak. Czy z gazety. I go rozgryźć. I go po prostu przeczytać i wziąć druty, wziąć szydełko czy tam cokolwiek, nie? I po prostu zrobić według wzoru spisanego, nie? Niektórzy potrzebują, tak jak mówisz, Iwon, nie? Wziąć po prostu, zobaczyć, nie? Aha, a to tak robisz, no ja tak okej, się nie? Tak nauczyłam robić. Tak, znaczy, wiesz, prawe, lewe to umiałam, tak? Ale jak się okazało, to robiłam to lewe tak jak, czy prawe tak jak robią babcie nasze, czyli potem tak. Na przekręcone wyszło. No, dokładnie. I nagle się okazuje, tak. Że twoje prawy to nie są jedyne prawy na świecie, nie? Tak, że jednak nagle... można jeszcze robić w jakiś tam inny sposób, ale no właśnie ja się nauczyłam robić na drutach tak naprawdę z internetu, nie? No bo te wszystkie wzory dla mnie to wyglądała czarna magia, jakieś bąbelki, te ażury. Pufki, popcorny. Tak. Terminologia niesamowita, nie? No, ale jak się okazuje, obejrzysz jeden film i drugi i wszystko jest jasne, nie? No i nasza Diana Banda. Właśnie, to jest najlepszy przykład. Na kurczę, to. Muszę się zapisać. No, nie to... chcę cię martwić, ale musisz stanąć w kolejce razem z jakimiś 2000 innych osób. A grupa ma limit 5000, jest od dawna, wiesz, zamknięta i po prostu i 2000 ludzi, którzy czekają w kolejce, żeby się dostać.
No i na zasadzie, jak tu ktoś wypada, to tam co jakiś czas matka założycielka z tych 2000 po kolei dokooptowuje kogoś na pewno. Długi okres oczekiwania. Dokładnie, do emerytury po prostu można nie zdążyć. No zawsze jest opcja, że możemy założyć własną grupę. Dokładnie. No, ale ta grupa jest, wiesz, taka fajna, dziewczyny się wspierają, nie ma żadnego hejtu, nie ma, raczej szanują się, nie ma kopiowania wzorów. Tak, nie ma kradzieży wzorów, nie ma, nie, takiego nielegalnego udostępniania. Także wszystko bardzo jest tak. Prawa tak. Ale też wszystko, myślę, że naprawdę, no jedna, ja jestem w wielu grupach, a jedna jest chyba z takich naprawdę fajniejszych grup. To zobaczcie, gdzie na banda ma 5 tysięcy, a tych grup jest naprawdę sporo, bo chociażby po samym Facebooku widać, ile jest tych grup, to jak wiele osób tak naprawdę uprawia dzierganie, szydełkowanie. Dokładnie. Tych, którzy nie mają Facebooka, tak, nie korzystają z niego. I teraz mówcie, że same babcie, tak? Tak, tak.